Korzystając z ostatnich ciepłych dni tego sezonu, prezentujemy Wam najbardziej popularnego naked bike'a Hondy, CB600F Hornet. Co prawda Hornet widnieje w katalogach Hondy jako nowość na sezon 2011, to tak naprawdę zmiany aktualnej wersji modelowej są naprawdę niewielkie. Przede wszystkim poprawiono stylistykę tego motocykla, dostosowując jego wygląd do aktualnych trendów i konkurencji pozostałych firm, żeby wszystko to wyglądało atrakcyjnie, nowocześnie i spójnie. Natomiast pod względem technicznym jest to cały czas ta sama sprawdzona technologia, m.in. silnik wyciągnięty z wyścigowej wersji Hondy, czyli CBR600RR. Co więc oferuje w tym momencie Hornet, co mogłoby nas skłonić, żeby się właśnie nim zainteresować? No przede wszystkim Hornet pozostaje nadal klasą 600 cm3. Jest to dosyć ciekawe zjawisko, ponieważ w tym momencie konkurencja poszła w innym kierunku. Z750 jest już owszem u nas znane od wielu lat, natomiast Yamaha FZ8 oraz Suzuki GSR750 to nowe konstrukcje i konstruktorzy w tym momencie próbują pójść w taką zasadą złotego środka, żeby to było coś idealnie pomiędzy 600 a 1000. Takie podobno są aktualnie oczekiwania rynków, oczekiwania klientów. Honda dalej pozostaje przy pojemności 600 cm i jak się okazuje wcale nie jest to źle. Zawsze Hornet nie podobał mi się do końca przez to, że był idealnie gładki, idealnie równy, silnik nie zaskakiwał niczym spektakularnym. I jak mówię, w tym momencie jest to taka ciekawostka, ponieważ pozostałe motocykle wspomniane, czyli Z750, Yamaha FZ8 oraz GSR750 są jeszcze bardziej wygładzone. Konstruktorzy tak aktualnie produkują te motocykle, żeby silniki były idealnie, oddawały moc, żeby były gładkie, żeby moment obrotowy był w każdym możliwym momencie, a Hornet oddaje moc stopniowo z lekkim pazurem przy około 10-11 tysiącach obrotów na minutę. I w tym momencie staje się naprawdę ekscytującym pojazdem w klasie średniej. Oczywiście bez przesady, Honda nie jest motocyklem pod tytułem wsiadasz i umierasz. Mimo wszystko jest to nadal pojazd, na którym mogą się odnaleźć początkujący, zwłaszcza jeżeli będą trzymali prawy nadgarstek pod rygorem i nie będą odkręcać powyżej 10 tysięcy obrotów na minutę. Silnik będzie gładko, aksamitnie pracował i nie powinniście mieć z tym pojazdem żadnych problemów. Co jeszcze? No przede wszystkim Honda i niesamowity system ABS. Jest to naprawdę jeden z najlepszych systemów ABS, co tym bardziej w tej klasie pojazdów jest naprawdę sprawą oczekiwaną i coraz bardziej powszechną. Ale rozwiązanie Hondy jest najlepsze na rynku. Można ewentualnie tutaj porównywać konstrukcję BMW, ale oczywiście jest to trochę inna klasa motocykli i inne pieniądze. Właśnie będąc przy okazji pieniążków. W tym momencie Hornet jest jednym z tańszych pojazdów klasy 600, ponieważ wraz ze wzrostem pojemności konkurencji delikatnie podniosła się cena. Horneta w tym momencie kupimy za około 32 tysiące złotych, za konkurencję musimy dać około 2-3 tysięcy złotych więcej, a to już koszt, który mógłby pokryć jakieś drobne wyposażenie typu kask, kurtka, rękawiczki. Jak wspomniałem, pod względem technicznym naprawdę nic nie uległo zmianie. Podobno jest tam jakaś delikatna różnica w mapach zaponu, która miała sprawić, żeby Hornet był nieco bardziej żwawy właśnie w większych oczekiwaniach względem konkurencji. Natomiast cały czas jest to ta sama sprawdzana konstrukcja. Hornet się prowadzi idealnie. Nie ma z nim żadnych problemów. Łuki pokonuje świetnie. Delikatnie utwardziliśmy zawieszenie, żeby lepiej się skręcało. I w tym momencie sprzętem potrafi zadowolić zarówno amatorów, jak i naprawdę osoby, które już od wielu, wielu lat jeżdżą na motocyklach. Ale cały czas oczekują tego, co oferuje im 600. Nie potrzebują nic więcej. Hornet jest kompaktowym motocyklem. Sprawdzi się przede wszystkim w mieście. Nie jest to sprzęt stworzony do turystyki, ale oczywiście hardkorowcy mogą założyć wyższą szybę, kufer, zrobić z Horneta turystycznego dromadera i gdzieś się zapuścić w Polskę. Nie będzie też z tym żadnego problemu. Pozostałe technikalia, czyli skrzynia biegów, sprzęgło, tutaj też nie ma się do czego przyczepić. Jest to standard dla Hondy i każdy, kto kupuje motocykl tej firmy, wie, że na pewno się nie zawiedzie i będzie wszystko w porządku działało. No więc pytanie, co mi się nie podoba? Jest to
Honda jest takim, zwłaszcza Hornet, jest odpowiednikiem w samochodach, nie wiem, takiej Corolli, takiej Kia Ceed. Więc trudno oczekiwać od tego motocykla jakichś niesamowitych emocji, jakiegoś przekazu, aury. Ten sprzęt nie będzie nam mówił, że fajnie jak na nie wsiądziesz i pojedziemy sobie razem bez celu. I to już samo w sobie będzie fajnym przeżyciem. Hornet jest idealnie dopracowanym komputerem o niesamowitych procesorach, pamięci RAM i świetnych parametrach, tylko po to, żeby obliczyć go na idealną jazdę. W tym przypadku może być to trochę nudne, no zależy co oczekujemy od motocykla. Jeżeli chodzi o naprawdę takie wady, żeby się już na siłę do czegoś doczepić, to przede wszystkim koszmarne zegary, które Honda zaczyna montować już do większości swoich modeli. My spotkaliśmy te same zegary w modelu CBR600F, która w sumie bazuje na Hornecie, oraz w Crossrunnerze, bazującym na starej VFR-ze. Zegary są całkowicie cyfrowe, obrotomierz jest pokazywany w postaci słupków, które są kompletnie nieczytelne, a w taki dzień jak ten, czyli słoneczny z ostrym, nisko świecącym słońcem, możemy zapomnieć o odczytaniu jakichkolwiek parametrów. Żeby jakoś podsumować Horneta, można byłoby tutaj użyć porównania do kobiet, gdzie nasza ulubiona koleżanka po kilku latach staje się dziewczyną, a w końcu żoną. Na pewno będziesz spokojny o nią i będzie się wam świetnie razem spędzało czas. Bardziej ekscytująca konkurencja w postaci Ducati czy KTM-a będzie odpowiednikiem super gorącej top modelki, która niestety możecie rzucić w najmniej spodziewanym momencie. Przykład? Nasza koleżanka redakcyjna, która posiada swoje ulubione 848, które dzisiaj nie odpaliło, nie dojechała na sesję zdjęciową. Ups.